Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Psalm 34, 6 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie: chcę, abyś doświadczył jednego z bogactw zbawienia, radości z bycia kochanym nieprzemijającą doskonałą miłością. Nieustannie się oceniasz, bazując na swoim wyglądzie, zachowaniu i emocjach. Gdy to, co widzisz w lustrze, ci się podoba, czujesz się odrobinę bardziej godny mojej miłości. Gdy wszystko dobrze się układa i jesteś z siebie zadowolony, łatwiej ci uwierzyć w to, że jesteś moim ukochanym dzieckiem. Jeśli zaś czujesz się zniechęcony, często zaglądasz w głąb siebie i próbujesz poprawić to, co wymaga zmiany. Nie próbuj naprawić swojego wewnętrznego mechanizmu. Lepiej spójrz na mnie, ukochanego twojej duszy. Zamiast marnować energię na wydawanie sądów na własny temat, wykorzystaj ją na chwalenie mnie. Pamiętaj, że widzę cię odzianego w sprawiedliwość i opromienionego światłem mojej miłości.